Zaraz. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałem. Nie mów, że udało ci się prześliznąć obok orków. Ja tylko tędy przechodziłem. Wyglądasz, jakbyś coś knuł. Zgłosisz się w ciągu 3 dni do Marika, przywódcy najemników w Monterze, albo będziesz miał kłopoty, jasne? Jak mogę się dostać do Montery? Jeśli udasz się ścieżką na północ, dotrzesz tam szybciej, ale na pewno zaatakują cię bandyci. Lepsza jest ścieżka na zachód. To dłuższa droga, ale mniej niebezpieczna. Rozumiem. Ani kroku dalej! Rozerwę cię na strzępy! Twoja kolej! Zaraz upuszczę ci krwi.
Za króla. Bardzoś odważny. Co masz na myśli? Długo nie pożyjesz z takim nastawieniem, nie przy tych wszystkich okupujących ten obszar orkach. I tak można nas, buntowników, rozpoznać z daleka. Powinieneś traktować nas z większym szacunkiem. Inaczej skończysz jak ci pustynni kupcy. Co tu robisz? Czekam na informacje od naszego człowieka z Montery. Waszego człowieka? Mamy szpiega wśród najemników. Miał dać nam znać, kiedy nadejdzie właściwy moment na rozpoczęcie rewolucji. Opowiesz mi więcej o waszym szpiegu wśród najemników? Myślisz, że jak mnie nie zabiłeś, to od razu ci zaufam? To byłoby zbyt proste. Dobrze ci radzę. Gdyby to było takie łatwe. Lepiej się nie wtrącaj. Dobrze ci radzę. Zgubiłeś się? Zakładam, że strażnicy nie bez powodu stoją przy bramie zamkowej. O nie! Nawet nie próbuj wejść na dziedziniec zamkowy. Orkowie zaatakują każdego obcego, którego tam znajdą. Jak to? Jeśli chcesz, żeby cię zaakceptowali, musisz się zasłużyć dla miasta. Tylko wtedy będziesz mógł swobodnie poruszać się między nimi i rozmawiać z ich przywódcą. Brzmi znajomo. Kim jesteś? Nazywam się Marik. Jestem przywódcą i trenerem najemników w Monterze. Jeśli będziesz się tu awanturować, odpowiedzialność spadnie na mnie. A tego byś nie chciał. Jasne? Kazał mi się do ciebie zgłosić dość niesympatyczny najemnik, niejaki Domenik. A tak. Kazał ci tu przyjść? Aha. No i przyszedłeś. Wiesz coś na temat Xardasa? Tak. Zdołał powstrzymać wojnę. Unicestwienie magii runicznej było dobrym pomysłem. To geniusz! Cieszę się, że nie jest moim wrogiem. Chyba lubisz Xardasa. To chyba trochę za dużo powiedziane. Prawie nic nie wiem o tym magu. Ale podoba mi się pomysł ostatecznego zakończenia walk pomiędzy orkami i ludźmi. Xardas odgrywa tu kluczową rolę. Ma wielkie plany względem orków. Jakoś mnie to nie uspokaja. Twoja sprawa. Mimo wszystkiego, co o nim mówią, Xardas wciąż jest tylko człowiekiem. Gdzie znajdę Xardasa? Nie wiem, gdzie zamieszkał mag. Ponoć tylko szamani orków znają miejsce jego pobytu. Z tego, co wiem, najważniejsi szamani orków przebywają w Geldern i w Silden. Ale nie jestem tego absolutnie pewien. W końcu jestem tylko człowiekiem. To się nie może powtórzyć. Tylko przestań się obijać. Chyba nie chcę to powtórzyć. Tylko przestań się obijać.